radość powstaje, gdy jest się podziwiany przez kogoś. Czyli, żeby odczuwać radość, trzeba być przez kogoś podziwiany. Szczególnie silna radość występuje w seksie. Gdyż wtedy człowiek jest szczególnie pięknie podziwiany. I oczywiście można również dawać komuś radość, podziwiając go, szczególnie w seksie. Czyli jeżeli jesteś facetem i podziwiasz kobietę, tak ją podziwiasz tylko jako kobietę, to dajesz jej tylko część radości. Natomiast jeżeli kobietę podziwiasz erotycznie, to dajesz jej tę bardzo intensywną radość głębokiej kobiecości. I teraz uwaga, jeżeli jesteś facetem, to kobieta może cię podziwiać do tego stopnia, że twoja radość będzie euforyczna. Czyli, że wpadniesz w euforię, to kobieta może cię tak bardzo podziwiać, że ty nie dość, że wpadniesz w euforię, to wpadniesz w stan zakochania. I oczywiście może tak się zdarzyć, że to jest naturalne, oczywiste, praktyczne, ale może również tak być, że kobieta specjalnie cię po to podziwia, żebyś wpadł w stan euforii. Ty wpadasz w stan euforii i wtedy, jak jesteś w stanie euforii, to kobieta już cię nie musi podziwiać, bo ty jesteś i tak. Czujesz się podziwiany, czujesz się euforyczny i wtedy dochodzi do takiego momentu, kiedy jesteś uzależniony od podziwu kobiety. Jak jesteś uzależniony od podziwu kobiety, to znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji. I jak to wyjaśniłem to pewnej kobiecie, to ona mi zadała jedno proste pytanie. Czy nie można prościej? Czy tej mojej teorii nie można prościej przedstawić? Ja mówię, oczywiście, że można. Można po prostu podziwiać się samemu. Jak się człowiek sam podziwia, to nie dość, że wpada w euforię, to nie wpada w uzależnienie od kobiety. I to jest właśnie przepiękne. I dlatego najlepszy sposób, żeby nie wpaść w fałszywy samopodziw, dużo lepiej jest podziwiać kobietę. Bo jak kobieta jest podziwiana, to ona w euforię nie wpadnie. Kobiety nie wpadają w euforię, jak są podziwiane. Ewentualnie wpadają w średnio przyjazny zachwyt. O, no. Chyba, że podziwiasz kobietę przy użyciu obietnic. A to wtedy co innego, ale to jest zupełnie inny temat i to wcale nie jest takie proste.